Witam w kolejnym odcinku Współczynnika Doli. Dzisiaj po raz kolejny zajmiemy się teletroniami telewizyjnej dwójki, które miały co najmniej jedną wersję zagraniczną. Tą oto szesnastkę już doskonale znacie. Wiecie, że w tym sezonie będziemy mieli trochę więcej odcinków na temat TVP2 ze względu na jubileusz 50-lecia tej stacji. No i z tej okazji właśnie kolejny odcinek na temat TVP2. No a dzisiaj sprawdzimy, które z tych 16 teleturniejów TVP2, które miały co najmniej jedną wersję zagraniczną, były emitowane w Afryce. Dzisiaj nie będzie taki jednolity kraj, tylko będzie cały region. Kanał panregionalny, można tak powiedzieć. Dzisiaj sprawdzimy, które z tych teleturniejów miały swoje wersje na antenie Kanal Plus Afryka. Kanal Plus Afryka to jest taki kanał należący do grupy Kanal Plus, który nadaje we francuskojęzycznych krajach Afryki. Tam jest chyba ponad 20 krajów, w których mówi się po francusku, na przykład Wybrzeże Kości Słoniowej, Mauritius, no i właśnie dla takich frankofońskich krajów w Afryce ten kanał jest skierowany. No i co ciekawe, wśród programów nadawanych na Kanal Plus Afryka znalazł się teleturniej, który swoją polską wersję miał akurat na antenie TVP2. A teleturniej ten to Fort Boyard, tylko że tam to się nazywa Fort Boyard Afrique. A to oznacza, że współczynnik doli dla telewizji Kanal Plus Afryka względem TVP2 wynosi 6,25%. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Współczynnika Doli. Cześć!